Przeczytamy wspólnie z pierwszej księgi Samuela, ze 17 rozdziału. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Erste Samuel 17, von Vers 17 bis Vers 30. Od 17 do 30 wiersza. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna: weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi. Zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w dolinie dębów. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy. I usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy: czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym oddanim w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim: co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa: tak, a tak stanie się z tym mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Und Vers 34 bis Vers 37. I od 34 do 37 wiersza. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przychodził lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Und noch Vers 50 und 51. I jeszcze wiersze 50 i 51. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku.
Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. David ist in diesem Kapitel ein Glaubensmann des Alten Testamentes. David w tym rozdziale jest tutaj mężem wiary ze Starego Testamentu. Und er beweist, dass er großes Vertrauen auf Gott hat. I on to udowodnił, że ma bardzo wielkie zaufanie do Boga. Er ist aber in diesem Kapitel auch ein wunderschönes Vorbild auf den Herrn Jesus. A on również w tym rozdziale jest cudownym obrazem, przykładem na Pana Jezusa. Auf den Herrn Jesus, der auf diese Erde gekommen ist, um den Feind zu besiegen. Na Pana Jezusa, który przyszedł tutaj na tą ziemię, aby zwyciężyć wroga. Und damit wollen wir uns besonders beschäftigen. I tym chcemy się w szczególny sposób właśnie zajmować. Aber wir wollen auch zwischendurch aus dem Glauben Davids lernen. Ale tak w międzyczasie też chcemy się uczyć i z tej wiary Dawida. In Vers 17 sehen wir, wer David ist. W 17 wierszu mamy opisane, kim jest Dawid. Er ist der Sohn von Isai. On jest synem Isajego. Und der Name Isai bedeutet ich besitze. A to imię Isai tłumaczy się ja posiadam. Ja, der Herr Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, dem alles gehört. Tak, Pan Jezus jest synem tego Boga żywego, który, do którego wszystko należy. Der ruht in sich selbst und nichts nötig hat. Który spoczywa w tym, kim on jest i on nie potrzebuje niczego, jest we wszystkim zadowolony. Und doch wollte Gott seine Liebe zeigen. A jednak Bóg chciał pokazać swoją miłość. Und deswegen sandte er seinen Sohn. I to dlatego on posłał tutaj swojego syna. Der Name David bedeutet geliebter. To imię Dawid tłumaczy się umiłowany. Ja, der Herr Jesus ist der geliebte Sohn des Vaters. Tak też i Pan Jezus jest umiłowanym synem Ojca. In der Ewigkeit vor der Zeit in glücklicher Harmonie. W tej przeszłej wieczności on żył w tej szczęśliwej harmonii z Ojcem. Als der ewige Sohn bei dem ewigen Vater in einer Atmosphäre von ewiger Liebe. Jako ten wieczny syn razem z wiecznym Ojcem w tej atmosferze wiecznej miłości. Und doch war er bereit zu kommen. A jednak był gotowy, aby tutaj przyjść. Zu kommen zu Menschen, die in Sünde lagen. Przyjść do tych ludzi, którzy byli położeni w grzechu. Das ist diese Person, der Herr Jesus. To jest właśnie ta osoba, Pan Jezus. Dein und mein Heiland. Twój i mój Zbawiciel. Dann finden wir weiter, was David bringen soll. A następnie czytamy o tym, co Dawid miał przynieść. Isai schickte David zu seinen Brüdern. Isai posyła Dawida do jego braci. Aber er schickte ihn nicht leer. A nie posyła go z próżnymi rękoma. Er gab ihm etwas mit. On daje mu tutaj coś do zabrania. Darin erkennen wir etwas, was Gott in dem Herrn Jesus schenken möchte. I w tym rozpoznajemy to, co Bóg w Panu Jezusie chce nam podarować. Erstens sollte er ein Efa geröstete Körner mitbringen. Po pierwsze, on ma zabrać efę prażonego ziarna. Geröstete Körner waren dem Feuer ausgesetzt. Prażone ziarna były wystawione na działanie ognia. Aber sie sind es nicht mehr. Ale już nie są pod działaniem tego ognia. Diese gerösteten Körner sind ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Również te prażone ziarno jest wskazówką obrazową na Pana Jezusa. Wie er im Gericht Gottes war. Jak on właśnie znajdował się w sądzie Bożym. Aber wie er jetzt auferstanden und verherrlicht ist. Ale również i na tego, który zmartwychwstał i jest teraz uwielbiony. Gott wollte in dem Herrn Jesus ein Teil bringen, das in Verbindung steht mit einem verherrlichten Menschen. Bóg chciał dać taką cząstkę, która jest połączona z tym uwielbionym człowiekiem.
Er hat den Herrn Jesus auf diese Erde gesandt. I dlatego posłał tutaj Pana Jezusa na tą ziemię. Aber er wollte uns nicht verbinden mit einem Menschen, der auf der Erde lebt. Ale on nie chciał nas połączyć z takim człowiekiem, który tu żył na tej ziemi. Er wollte auch nicht nur ein glückliches Leben auf der Erde schenken. On nie tylko nam chciał podarować szczęśliwe życie tu na tej ziemi. Er wollte uns einen Teil im Himmel schenken. On chciał również podarować nam cząstkę w niebie. In Verbindung mit dem verherrlichten Herrn zur Rechten Gottes. W połączeniu z tym uwielbionym Panem, który zasiadł po prawicy Bożej. Daran erinnern uns die gerösteten Körner. O tym właśnie nam przypominają te prażone ziarna. Dann wollte er 10 Brote bringen. A następnie miał zanieść też 10 chlebów. Die Bedeutung davon erklärte Herr Jesus selbst in Johannes 6. Znaczenie tego Pan Jezus osobiście sam wyjaśnił w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Er selbst ist das Brot vom Himmel. On sam jest tym chlebem z nieba. Er ist das Brot des Lebens. On jest tym chlebem żywota. Wer davon isst, hat ewiges Leben. Kto z niego spożywa, ma życie wieczne. Am Sinai da hatte Gott 10 Gebote gegeben. Przy górze Synaj Bóg darował Izraelowi 10 przykazań. Wer diese Gebote hielt, dem war Leben auf der Erde verheißen. I kto przestrzegał, dotrzymał wszystkich 10 przykazań, to takiemu człowiekowi było obiecane życie na tej ziemi. Aber der Mensch war kraftlos und konnte sie nicht halten. Ale człowiek był bezsilny i nie był w stanie ich dotrzymać. Aber in dem Herrn Jesus gibt Gott nicht neue Gebote. Ale w osobie Pana Jezusa Bóg nie tylko daje nowe przykazania, sondern Gott gibt 10 Brote. Ale Bóg daje też 10 chlebów. Er gibt Brot vom Himmel. On daje ten chleb z nieba. Und dieses Brot, das ist der Herr Jesus selbst. A tym chlebem jest osobiście sam Pan Jezus. Wenn wir ihn im Glauben annehmen, schenkt Gott ewiges Leben. Bo tym, którzy go we wierze przyjmują, to Bóg daruje nowe życie. Aber dann ist der Herr Jesus auch die Nahrung für dieses Leben. Ale również i sam Pan Jezus jest tym pożywieniem na to życie. Das neue Leben braucht Nahrung. Gdyż nowe życie potrzebuje pożywienia. Sonst kann es sich nicht entfalten. Bo inaczej nie będzie mogło się rozwijać. Sonst kann es nicht wachsen. Inaczej nie będzie mogło rosnąć. Sonst hat es keine Kraft. Inaczej nie będzie miało siły. Und der Herr Jesus ist die Nahrung dieses Lebens. I Pan Jezus jest pożywieniem dla tego życia. An die Hebräer muss ein Brief geschrieben werden. Do Hebrajczyków musiał być napisany list. Und dann muss ihnen gesagt werden, der Zeit nach müsstet ihr eigentlich Lehrer sein. I musiało być do nich napisane, że według czasu to wy powinniście już być w zasadzie nauczycielami. Ihr seid doch jetzt schon einige Jahre auf dem Weg des Glaubens. Bo wy już kilka lat znajdujecie się na drodze wiary. Es war schon die zweite Generation derer, die dem Herrn Jesus folgten. To już była druga generacja tych, którzy naśladowali Pana Jezusa. Aber sie waren nicht gewachsen. Ale oni nie wzrastali. In diesem Brief konnte ihnen nicht alles mitgeteilt werden, was dem Schreiber auf dem Herzen lag. I w tym liście nie mogło być im wszystko przekazane, co pisarzowi leżało na sercu. Er sagt: Ihr könnt keine feste Speise essen. Ihr braucht noch Milch. On im powiedział: Wy nie możecie spożywać stałego pokarmu. Jeszcze potrzebujecie mleka. Wenn wir geistlich wachsen möchten, dann müssen wir uns von dem Herrn Jesus nähren. Jeżeli my chcemy duchowo wzrastać, to musimy odżywiać się Panem Jezusem. Er ist die Nahrung für das neue Leben und daran erinnern uns die 10 Brote. On jest tym pożywieniem dla nowego życia i na to wskazuje właśnie tych 10 chlebów. David sollte auch 10 Schnitten Milchkäse bringen. A Dawid miał też i przynieść ze sobą 10 kawałków sera. Das Land, das Gott seinem Volk geschenkt hatte, war ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ten kraj, który Bóg przyobiecał swojemu ludowi, był krajem, który opływał w mleko i miód. Milch und Honig sind also die Kennzeichen dieses Landes. A więc cechami charakteryzującymi ten kraj to właśnie mleko i miód. Sie beschreiben den ganzen Segen und die Fruchtbarkeit, die Gott in diesem Land geben wollte.
Te określenie oddaje właśnie całe błogosławieństwo i tą zdolność przynoszenia owocu, jaka tkwiła w tym kraju. Diese Milchkäse, die David bringen soll, sprechen also von dem Segen des Landes. A więc ten ser wyrobiony z mleka obrazowo wskazuje na te błogosławieństwo tego kraju. Und was wollte Gott in dem Herrn Jesus dir und mir bringen? A co Bóg chciał tobie i mnie podarować w Panu Jezusie? Segnungen von einem himmlischen Land. Błogosławieństwa krainy niebiańskiej. Geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern. Duchowe błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach. Das bringt und bietet Gott in dem Herrn Jesus an. To przyniósł Bóg i zaoferował w osobie Pana Jezusa. Jetzt sagt der Vater, geh zu den Brüdern. I teraz ojciec daje polecenie do syna i mówi: idź do braci. Frage nach ihrem Wohlergehen. Zapytaj, jak im się powodzi. Und dann nimm ein Pfand von ihnen. I weź od nich też dowód. Jakob sandte Josef, um nach dem Wohlergehen der Brüder zu sehen. Również i Jakub wysłał Józefa, aby dowiedział się, jak powodzi się braciom. Und er wollte Antwort haben. I również i on oczekiwał odpowiedzi. Isai möchte gerne ein Pfand von den Brüdern sehen. Ale Isai chciał zobaczyć jakiś dowód przekazany przez braci. Was sucht Gott als Antwort, wenn er den Herrn Jesus zu den Menschen schickt? Jakiej odpowiedzi poszukuje Bóg, gdy On posłał Pana Jezusa do ludzi? Er möchte gerne ihr Herz gewinnen. On tak bardzo chciałby pozyskać ich serca. Wir lesen mal einen Vers aus dem Propheten Jeremia. Przeczytamy teraz jeden wiersz z księgi proroka Jeremiasza. Aus Jeremia 30. Z 30 rozdziału księgi Jeremiasza. In Vers 20 in der Mitte. W 20. wierszu. Da wird eine Frage gestellt: Wer ist es wohl, der sein Herz verpfändete, um mir zu nahen? Ist das so ähnlich? Sein Machthaber wird aus ihm sein und sein Herrscher aus seiner Mitte. Ich will ihn herzutreten lassen, dass er mir nahe. To jest wiersz 21. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie, mówi Pan? Gott sucht solche, die ihm ihr Herz schenken. Bóg szuka takich, którzy by chcieli mu podarować swoje serce. Die ihm ihr Herz geben, um ihm dann zu nahen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Takich, którzy by chcieli by podarować mu serce i do niego się przybliżyć i z nim mieć społeczność. Diese Antwort sucht Gott. Takiej odpowiedzi Bóg właśnie poszukuje. Er hat den Herrn Jesus zu uns gesandt. To On właśnie posłał Pana Jezusa do nas. Haben wir diese Antwort für ihn? Czy my tego rodzaju odpowiedź mamy dla Niego? Geben wir ihm unser Herz? Czy dajemy Mu nasze serce? Jetzt sehen wir ab Vers 20 den Weg, den David geht. A w wierszu 20 naszego 17 rozdziału pierwszej Księgi Samuelowej oglądamy tą drogę, w którą udał się Dawid. Und wieder finden wir schöne Hinweise auf den Herrn Jesus. I znowu tutaj możemy w tym wierszu znaleźć piękne wskazówki na Pana Jezusa. David macht sich früh morgens auf. Czytamy o tym, że Dawid wstał wcześnie rano. Er wartet nicht bis Mittag. On nie czekał, aż będzie południe. Er bleibt nicht erst mal lange im Bett. On nie wylegiwał się długo w łóżku. Früh morgens macht er sich auf. On wczesnym porankiem wstał. Das zeigt seine Energie, in der er den Auftrag des Vaters ausführen wollte. To właśnie pokazuje tą energię, w jakiej on chciał to zlecenie ojcowskie wykonać. Und in welche Energie und Hingabe ist der Herr Jesus den Weg gegangen? A w jakiejś właśnie wielkiej energii i oddaniu się poszedł Pan Jezus swoją drogą. Oh, er ist tatsächlich früh morgens aufgestanden. Gdy on tak rzeczywiście wcześnie rano wstał. Er hat Gott gedient in ganzer Energie und Hingabe. On Bogu służył w wielkiej, całkiem oddanej mu energii i całkowitym poświęceniu.
David hatte ja bisher die Aufgabe gehabt, sich um das Kleinvieh zu kümmern. Dawid dotychczas miał zadanie przekazane od jego ojca, aby on troszczył się o tą trzodę, czyli głównie tutaj chodzi o baranki i owieczki. Wenn er jetzt diesen Auftrag seines Vaters bekommt, i gdy teraz otrzymuje następne zlecenie od swojego ojca, dann geht er nicht einfach los, to on nie poszedł sobie tak po prostu od tej trzody. Er kümmert sich auch noch um die Schafe, um die Ziegen, um die er vorher bemüht war. Ale on też zatroszczył się o te owieczki i o te kozy, o które wcześniej też i był zatroskany. Bevor er losgeht, gibt er das Kleinvieh einem Hüter. I zanim odszedł, to on przekazał właśnie trzodę stróżowi. Das sehen wir, in welcher Sorgfalt der Herr Jesus tätig ist. A w tym oglądamy również też i w jak wielkiej troskliwości też działa Pan Jezus. David war ein Hirte. Dawid był właśnie pasterzem. Ein Hirte ist Vorbild auf den Herrn Jesus. I pasterz zawsze jest przykładem wskazującym obrazowo na Pana Jezusa. Mose war auch ein Hirte. Mojżesz też był pasterzem. Wieder ein Hirte, der Vorbild auf den Herrn Jesus ist. I znowu pasterz, który jest też obrazem na Pana Jezusa. Gott wählt einen Hirten aus, Mose. Bóg właśnie wybrał takiego pasterza, Mojżesza, um sein Volk zu führen durch die Wüste. Aby poprowadził jego własny naród przez pustynię. Gott wählt einen Hirten aus, David. I Bóg wybrał właśnie takiego pasterza, Dawida, um König zu sein über sein Volk. Aby stał się królem nad jego narodem. Und Gott hat einen Hirten gegeben, i Bóg również i podarował takiego pasterza, um die Seinen heute zu führen bis ans Ziel. Aby prowadzić tych, którzy są jego własnością w dzisiejszych czasach, aż do celu. Der Hirte David schreibt von dem wahren Hirten. Ten pasterz Dawid, on pisał również o tym prawdziwym pasterzu. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. I napisał o nim: Pan jest moim pasterzem, Psalm 23. So geht jetzt David hin. I oglądamy, że Dawid wyruszył. Er nahm das, was Isai ihm gesagt hatte. Zabrał wszystko to, o czym mu powiedział Isai. Und er geht dem Vater gehorsam. I on wyszedł w posłuszeństwie w stosunku do ojca. Da sehen wir den Gehorsam des Herrn Jesus. I w tym też oglądamy posłuszeństwo Pana Jezusa. An dem, was er litt, lernte er gehorsam. Czytamy o nim, że z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Und er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. I był posłuszny aż do śmierci, tak, do śmierci na krzyżu. Wie viel größer ist er als David? O wiele więcej on jest większym niż Dawid. Aber auch David ist für uns ein Vorbild im Gehorsam. Ale również i Dawid jest dla nas wzorcem do naśladowania w posłuszeństwie. Am Ende von Vers 20 haben wir die Situation gesehen, in die David kommt. Pod koniec 20 wiersza oglądamy opis sytuacji, w jaką właśnie teraz wkracza Dawid. Gerade kommt er an und da stehen die Schlachtreihen einander gegenüber. On właśnie nadchodzi i widzi, że te szeregi wojsk stoją naprzeciwko siebie. David sieht genau die Not, in der das Volk Gottes ist. I dokładnie Dawid od razu zobaczył tą biedę, w jakiej znalazł się lud Boży. Und wie war es, als der Herr Jesus auf diese Erde kam? A jak to było, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię? Auf Schritt und Tritt begegnete ihm das ganze Elend der Menschen. Na każdym kroku spotykał się z tą nędzą człowieka. Wie viel Kranken begegnete er? Jak wielu chorych on spotykał? Wie viele Menschen waren von Dämonen besessen? Jak wielu ludzi było opętanych przez demony? Er wurde konfrontiert mit dem Tod. On został skonfrontowany również ze śmiercią. Er wurde konfrontiert mit dem Hass der Menschen. On również został skonfrontowany z nienawiścią ludzką. Ja, der Herr Jesus begegnete dem ganzen Elend, in das der Mensch gekommen war. Tak, Pan Jezus spotkał się od razu z tą wielką nędzą, w jakiej znalazł się człowiek.
Er begegnete der Not der Menschen in Liebe. Ale on wyszedł naprzeciw tej nędzy, biedzie człowieka w miłości. Er ging umher wohltuend und heilend. On chodził dobrze czyniąc i uzdrawiając. Er offenbarte die Gnade Gottes mitten in diesem Elend der Menschen. On objawiał tą łaskę Bożą właśnie wewnątrz tej nędzy ludzkiej. Aber er offenbarte auch die Wahrheit Gottes. Ale również objawiał prawdę Bożą. Das ist vollkommen bei dem Herrn Jesus. A było to doskonałe w osobie Pana Jezusa. Er stellte die Menschen in göttliches Licht. Dlatego, że on właśnie stawiał ludzi w tym świetle boskim. Und in diesem Licht zeigte er die ganze Gnade Gottes. I w tym świetle on pokazywał tą całą łaskę Bożą. David kommt hier zu seinen Brüdern. Dawid przychodzi do swoich braci. Er lief in die Schlachtreihe. On podbiegł do tych szyków bojowych. Dann kommt er und fragt die Brüder nach ihrem Wohlergehen. Podszedł i zapytał się, jak braciom się powodzi. Er interessiert sich für seine Brüder. On jest zainteresowany swoimi braćmi. Diese Brüder, die ihm später Vorwürfe machen. Ci sami bracia, którzy później mu robią zarzuty. Diese Brüder, die ihm später schlechte Beweggründe unterstellen. Ci sami bracia, którzy mu później zarzucają, że on działa w nieczystych pobudkach. Nach ihrem Wohlergehen fragt er. A on pyta się, jak im się powodzi. Der Jesus fragt auch uns heute nach unserem Wohlergehen. Pan Jezus i dzisiaj nas się pyta, jak się nam powodzi. Er fragt nach unserem Wohlergehen, nach dem Äußeren, ganz bestimmt. Z całą pewnością on też pyta, jak się nam powodzi w stosunku do naszych zewnętrznych okoliczności. Aber es gibt etwas, das interessiert ihn noch viel mehr. Ale jest jeszcze coś, co o wiele bardziej go interesuje. Das ist das Wohlergehen in unserem Inneren. To znaczy, jego bardzo interesuje, jak nam się powodzi w naszym wnętrzu. Er möchte gerne wissen, wie es unserer Seele geht. On tak bardzo by chciał się dowiedzieć, jak się powodzi naszej duszy. Als der Apostel Johannes seinen Brief schrieb, gdy apostoł Jan pisał swój list, da wusste er um das Wohlergehen der Seele dessen, an den er schrieb. To on już wcześniej wiedział, jak się powodzi duszy tego, do którego on ten list pisał. Und dann wünschte er, dass es ihm auch dem äußeren Menschen nach so gut geht, wie es ihm dem Inneren nachgeht. I dodaje, oby ci się tak w tych sprawach zewnętrznych powodziło, jak dobrze się powodzi duszy twojej. Der Jesus interessiert sich für dich. Tak, Pan Jezus interesuje się tobą. Er möchte gerne, dass es dir wohl geht. On tak bardzo by chciał, aby tobie się dobrze powodziło. Deshalb fragt er. I dlatego pyta. Er fragte auch die beiden, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Tak jak pytał też i tych dwóch uczniów, którzy szli tą drogą do Emmaus. Worüber unterhaltet ihr euch? I zwraca się do nich, a o czym to w drodze idąc rozmawiacie? Er interessierte sich dafür, wie es ihnen ging. I on był zainteresowany, jak im się powodzi. Interessieren wir uns auch füreinander und für das Wohlergehen? Czy i my jesteśmy zainteresowani sobą nawzajem i tym, jak każdemu z nas się powodzi? Es gibt noch etwas, für das der Herr Jesus sich interessiert. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą Pan Jezus się interesuje. Nicht nur dein persönliches Wohlergehen. Nie tylko chodzi o twoje osobiste powodzenie. Es geht ihm auch darum, wie es im Miteinander aussieht. Ale jemu chodzi też, jak wygląda nasze wzajemne współżycie. Gibt es im Miteinander als Geschwister Wohlergehen? Czy również i w tym wzajemnym współżyciu jako wierzących również jest dobre powodzenie? Den Herrn Jesus interessiert das. Bo to właśnie też interesuje Pana Jezusa. Er sieht die Gläubigen so, wie sie zusammenstehen an einem Ort. On widzi wszystkich wierzących, jak są ze sobą zestawieni na każdym miejscu. Und er möchte gerne, dass es wohl geht. I on tak bardzo chciałby, aby im się dobrze powodziło. Vor einigen Tagen war ich auf einer Konferenz. Przed kilku dniami byłem też na jednej konferencji. Ein Bruder sagte etwas, was nur allzu wahr ist. I jeden brat powiedział coś, co jest oczywistą prawdą. Er sagte,
Frieden untereinander, unter den Gläubigen, ist Voraussetzung für Wachstum. Powiedział, że pokój pomiędzy wierzącymi to jest warunek początkowy do wzrostu. Wünschen wir uns nicht Wachstum? Czy nie życzylibyśmy sobie nawzajem wzrostu? Dass Menschen zum Glauben kommen? Aby również też i ludzie uwierzyli? Dass Menschen den Weg der Wahrheit finden? Aby ludzie też i znaleźli drogę prawdy? Dass die, die auf diesem Weg sind, innerlich wachsen? Aby ci, którzy też i na tej drodze są, wewnętrznie wzrastali? Dass wir wirklich wachsen in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus? Abyśmy rzeczywiście wzrastali w łasce i w poznaniu Pana Jezusa? Wachstum gibt es nur da, wo Frieden ist. Ale wzrost tylko może zaistnieć w tym miejscu, gdzie jest pokój. Der Jesus interessiert sich auch da um unser Wohlergehen. I w tym względzie też Pan Jezus się interesuje, jak nam się powodzi. Da war eine Versammlung. Było takie jedno zgromadzenie. Da gab es vieles, das zu loben war. Było wiele rzeczy, które można było pochwalić. Sie waren aktiv im Evangelium. Byli aktywni w głoszeniu Ewangelii. Ihnen lag daran, dass die gute Botschaft verbreitet wurde. Im bardzo na tym zależało, aby te dobre poselstwo było szeroko rozpowszechniane. Sie unterstützten auch die Diener des Herrn. I wspierali aktywnie również sług pańskich. Gerade hatten sie einem eine Gabe geschickt. Niedawno, co właśnie wysłali jednemu z nich dar ze zgromadzenia. Er bedankt sich dafür. On za to podziękował. Und dann schreibt er einen Brief. I napisał im list. In Kapitel 1 dieses Briefes schreibt er davon, dass das Evangelium verbreitet wurde. W pierwszym rozdziale tego listu pisze o tym, że wśród nich Ewangelia jest głoszona. Aber dann kommt er in Kapitel 2 auf ein Thema, das betrifft das Miteinander. Ale w drugim rozdziale przechodzi do takiego tematu, który dotyczy tego wzajemnego współżycia. Er sagt, es gibt vieles, über das ich mich freue, wenn ich an euch denke. I pisał do nich, wiele jest rzeczy, które sprawiają mi radość, gdy o was myślę. Aber ihr könnt meine Freude noch voll machen. Ale wy możecie jeszcze moją radość dopełnić. Meine Freude würde dann voll. Moja radość będzie tylko wtedy w pełni, wenn ihr in Demut und Liebe zusammensteht. Jeżeli będziecie w pokorze i w miłości ze sobą żyć. Ich glaube, wir wissen mittlerweile, um welchen Brief es geht. Myślę, że już większość z was się domyśla, o jaki list tutaj chodzi. Filipa 2. List do Filipian, drugi rozdział. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Gdzie jest napisane, a te usposobienie niech wśród was będzie, jakie było też i w Chrystusie Jezusie. Was war das für eine Gesinnung? Jakież to było usposobienie? Diese Gesinnung war durch zwei Dinge gekennzeichnet. Ono cechowało się dwoma rzeczami. Auf der einen Seite war es eine Gesinnung der Demut, der Niedriggesinntheit. Z jednej strony było to usposobienie pokory i usposobienia niskiego. Der Herr Jesus erniedrigte sich bis zum Tod. Bo Pan Jezus samego siebie poniżył aż do śmierci. Aber dann war es eine Gesinnung des Gehorsams. Ale również też i to było usposobienie posłuszeństwa. Er war gehorsam bis zum Tod. On był również posłuszny aż do śmierci. So weit ging diese Gesinnung, diese Sinnesausrichtung. Tak daleko posunęło się właśnie te usposobienie jego. Erniedrigung und Gehorsam bis in den Tod. Poniżenie samego, czy uniżenie samego siebie i posłuszeństwo aż do śmierci. Bei David finden wir auch diese beiden Dinge. I w przypadku Dawida te dwie rzeczy też stwierdzamy. Gehorsam und Vertrauen auf Gott auf der einen Seite. Posłuszeństwo i zaufanie Bogu z jednej strony. David ging zu den Brüdern. I widzimy, że Dawid poszedł do jego braci. Und David war bereit, gegen den Philister zu kämpfen. Ale również też i Dawid był gotowy, aby walczyć przeciwko Filistyńczykowi. Aber wir finden auch diese Demut, diese Niedriggesinntheit. Ale również i w jego osobie znajdujemy pokorę i usposobienie skłaniające się do tych najniższych. David war sich nicht zu schade, ohne Rüstung dem Philister entgegenzutreten.
Dawidowi to nie wydawało się jakąś stratą, żeby bez zbroi wystąpić przeciwko temu Filistyńczykowi. David war sich nicht zu schade, als toter Hund beschimpft zu werden. I Dawidowi nie wydawało się to jakąś stratą, aby to właśnie ten Filistyńczyk zwrócił się do niego i go zniesławił jak martwego psa. Wenn Gehorsam gegenüber Gott und Demut zusammengehen, dann schenkt Gott den Sieg. Jeżeli posłuszeństwo w stosunku do Boga i pokora będą szły w parze, to wtedy Pan daruje swoje błogosławieństwo. Von dieser Gesinnung schreibt Paulus in Philippa 2. I właśnie o tym usposobieniu Paweł pisał w tym liście do Filipian w drugim rozdziale. Dann schreibt in Kapitel 4. A następnie on pisze w czwartym rozdziale. Noch einmal von dem einerlei gesinnt sein. Jeszcze raz na temat tego jednomyślnego usposobienia. Wir merken, wie Gott sich um das Wohlergehen der Gläubigen in Philippi kümmert. O, jak łatwo zauważyć, że Bóg tak bardzo był zatroskany o te dobre powodzenie tych wszystkich wierzących w tym zborze w Filipi. Und so wie damals David nach dem Wohlergehen der Brüder fragte, so fragt der Herr heute nach unserem Wohlergehen. I tak jak wtedy Dawid pytał o powodzenie tych braci, tak i dzisiaj Bóg pyta się o nasze powodzenie. Dawid sieht hier die Situation in Israel. Dawid obejrzał tą sytuację w Izraelu. Er sieht, wie Goliath herauskommt. On zobaczył, jak występuje ze szeregów ten Goliath. Er hört die Worte, die Goliath gegen Gott spricht. On słyszy te słowa, które Goliath wypowiada przeciwko Bogu. Und er sieht noch etwas. Ale jeszcze jedną rzecz widzi. Die Männer von Israel fürchten sich. On widzi również i to, że ci mężowie z Izraela boją się. Als der Jesus hier auf diese Erde kam, sah er auch diese beiden Dinge. Gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to on też widział te dwie rzeczy. Er sah, wie der Feind da war, der Teufel. On widział, jak był obecny nieprzyjaciel, wróg, diabeł. Wie er dazu die Menschen dazu führte, dass sie Gott nicht gehorsam waren. Widział to, jak on zwodzi ludzi do tego, aby nie byli posłuszni Bogu. Wie durch das Verhalten der Menschen unter der Anstiftung Satans Gott verhöhnt wurde. Jak pod kierownictwem szatana ludzie są zdolni do tego, aby lżyć Boga. Und er sah auch die Knechtschaft und die Furcht, unter der die Menschen gefangen waren. Ale on widział również też i te zniewolenie i tą bojaźń ludzi, którzy byli związani jego łańcuchami. In Hebräer 2, Vers 14 wird uns erklärt, was der Herr Jesus sah. W Hebrajczyku w drugim rozdziale 14 wiersz jest opisane, co Pan Jezus widział. Er sah die Menschen, die durch Todesfurcht geknechtet waren. On widział tych ludzi, którzy byli zniewoleni przez tą bojaźń śmierci. Und der Teufel war derjenige, der sie in Todesfurcht hielt. A diabeł właśnie był tym, który ich trzymał w tym strachu śmierci. Aber der Herr Jesus kam. Ale Pan Jezus przyszedł. Er kam, um Befreiung zu schenken. On przyszedł, aby podarować to uwolnienie. Und so sieht David diese Situation. I tak Dawid widział tą sytuację. Und er weiß, so kann es nicht bleiben. I on od razu wiedział, tak przecież nie może pozostać. Und dann wollte er mit Gottes Hilfe kämpfen. I to on z Bożą pomocą chciałby dalej walczyć. In Vers 25 erfahren wir noch etwas. A w 25 wierszu dowiadujemy się jeszcze jednej rzeczy. Der König hatte eine Belohnung versprochen für den, der gegen Goliath kämpft. Król przyrzekł wynagrodzenie dla tego, który będzie walczył z Goliatem. So wusste der Herr Jesus auch, dass er einen Lohn von Gott bekommen würde für seine Mühe. I tak też i Pan Jezus wiedział o tym, że Bóg przyrzekł, przewidział wynagrodzenie dla niego za jego trud. In Hebräer 12 lesen wir: Für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet. W Hebrajczyku w 12 rozdziale możemy przeczytać, że on z tej przed nim leżącej radości wycierpiał krzyż. Diesen Lohn finden wir hier in drei Punkten. A te wynagrodzenie mamy tutaj streszczone w trzech punktach.
Zuerst wird uns in Vers 25 gesagt, der König will ihn bereichern mit großem Reichtum. Najpierw jest w połowie tego wiersza napisane 25, że król obdarzy go wielkim bogactwem. Das macht unser Herz glücklich. To właśnie też i sprawia, że nasze serca mogą być szczęśliwe. Der Herr Jesus, der sich so erniedrigt hat, bo ten Pan Jezus, który tak bardzo siebie uniżył, der so arm wurde, który tak bardzo stał się ubogim, er hatte noch nicht einmal, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. I to tak daleko ubogim, że nie miał nawet miejsca, gdzie mógłby skłonić swoją głowę na spoczynek. Dem man das letzte abgenommen hatte, als man ihn an das Kreuz schlug. Gdy zabrano mu ostatnie jego rzeczy, gdy przybijano go do krzyża. Der ist jetzt als Mensch im Himmel und alles gehört ihm. On jest teraz jako człowiek w niebie i wiemy, że do niego wszystko należy. Gott hat ihm, dem Menschen, gewaltigen Reichtum geschenkt. Bóg jemu, człowiekowi, podarował tak ogromne bogactwo. Das ganze Universum gehört ihm. Cały wszechświat należy do niego. Macht uns das nicht glücklich, dass dem Herrn Jesus diese Belohnung wurde? Czy to też nas nie uszczęśliwia, że tego rodzaju wynagrodzenie stało się udziałem Pana Jezusa? Ein Nebengedanke dazu. Jeszcze taka poboczna myśl do tego. Dem Herrn Jesus gehört alles. Panu Jezusowi należy wszystko. Er kommt nie in Verlegenheit. I on nigdy nie będzie miał jakichkolwiek myśli, wątpliwości, braków. Was auch immer dir fehlt. Bo zawsze, jeżeli tobie cokolwiek brakuje, er hat alles, um es dir zu geben. To wiedz, że On ma wszystko, aby Tobie darować. Und er liebt dich. I On miłuje Ciebie. Und er wird dir alles geben, was gut ist für dich. I On wszystko Tobie podaruje, co wie, że dla Ciebie jest dobrym. Aus seinem Reichtum, aus seiner Fülle gibt er gerne. On ze swojego bogactwa i ze swojej pełni wszystkiego On chętnie daruje. Und wenn er uns mal etwas nicht gibt, a jeżeli zdarzy się, że On nam czegoś nie daruje, dann liegt das nicht daran, dass er nicht geben könnte. To nie jest to spowodowane tym, że On nie jest w stanie podarować, dann weiß er, es ist nicht gut für uns. Tylko On wie, że to nie byłoby dobre dla nas. Das zweite, was dem Sieger über Goliath versprochen wird. A druga rzecz, która była tutaj przyrzeczona temu, który zwycięży Goliata. Der König will ihm seine Tochter geben. Czytamy o tym, że król chce mu dać swoją córkę za żonę. Hat der Herr Jesus nicht auch als Antwort auf sein Erlösungswerk eine Braut bekommen? Czy też i nie otrzymał Pan Jezus jako właśnie odpowiedź na jego dokonane dzieło odkupienia taką oblubienicę? Wer ist diese Braut, die er bekommen hat? Cóż to za oblubienica, którą on otrzymał? Es ist seine Versammlung. To jest jego zgromadzenie. Die Gesamtheit aller Glaubenden. To jest ogół wszystkich wierzących. Von Pfingsten bis zur Entrückung. I to począwszy od Dnia Zielonych Świąt na samym początku, aż do końca, do dnia, gdy nastąpi pochwycenie i zabranie wierzących ze ziemi. Der Herr Jesus hat großen Reichtum bekommen. Pan Jezus otrzymał wielkie bogactwo. Aber er hat auch eine Braut, eine Frau bekommen. Ale on też i otrzymał taką oblubienicę. Er hat seine Versammlung bekommen und hat eine besondere Beziehung der Liebe zu ihr. On otrzymał zgromadzenie i zwraca się do niego ze szczególną swoją miłością. Das dritte, was der Sieger über Goliath bekommen sollte. I trzecią rzecz, którą ma otrzymać zwycięzca nad Goliatem, to było. Es ist Freiheit für das ganze Haus seines Vaters. To mianowicie uwolnienie domu całego jego domu jego ojca od wszystkich danin. Was bedeutet das? Co to w ogóle oznacza? Damals mussten die Israeliten dem König Abgaben geben. W tamtych czasach Izraelici musieli dawać daninę dla króla. Wenn sie auf dem Feld gearbeitet hatten, gdy oni pracowali na swoim polu, dann mussten sie, bevor sie es für sich nehmen konnten, zuerst dem König etwas bezahlen. To zanim mogli zabrać coś, cokolwiek dla siebie samego, najpierw musieli zapłacić daninę królowi. Sie standen in dieser Schuld, dem König etwas abzugeben. Oni byli właśnie postawieni w tym stosunku takiego dłużnika, że zawsze muszą królowi oddawać daninę.
Und diese Abgaben, die sollten dem, der Goliath besiegt, erlassen werden. I właśnie te daniny mają być teraz zlikwidowane dla tego, kto zwycięży tego Goliata. Und heute? A dzisiaj? Wer an den Herrn Jesus glaubt, der weiß, ich muss nichts mehr bringen. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten wie już, że ja nie muszę już niczego z własnych wysiłków przynosić. Längst hat der Herr Jesus alles bezahlt. Bo już od dawien dawna Pan Jezus wszystko zapłacił. Ich stehe nicht mehr in der Schuld, etwas zu bezahlen. Ja nie znajduję się teraz na stanowisku dłużnika, że muszę coś płacić. Ich bin frei gemacht. Ja jestem teraz wyzwolony. Als solche, die frei sind, dürfen wir Gott dienen. A więc jako tacy, którzy jesteśmy teraz wyzwoleni, wolni, możemy Bogu teraz służyć. Aber wir dienen ihm in Freiheit. My służymy Mu teraz z naszej wolności. Da ist kein Zwang. Nie ma żadnego przymusu, aby da służyć. Müssen wir nichts mehr bringen, um errettet zu werden. Nie musimy już niczego przynosić, aby być uratowanym i zbawionym. Alle, die zu ihm gehören, sind frei gemacht. Wszyscy, którzy do Niego należą, zostali wyzwoleni. Auch diese Belohnung wird David erzählt. I właśnie tego rodzaju wynagrodzenia były tutaj przedstawione Dawidowi. Was tut David dann? A co Dawid wtedy uczynił? Sagt er, ich will nun gehen und kämpfen, damit ich diese Belohnung bekomme. Czy on teraz powiedział, ja chcę wyjść i walczyć, aby otrzymać te wszystkie wynagrodzenia? Nein, das sagt er nicht. Nie, tego nie powiedział. Er sagt, ich will gehen. On powiedział, ja chcę iść. Ich bin bereit zu kämpfen. Ja jestem gotowy, aby walczyć. Aber ich will deshalb kämpfen, damit Gott nicht länger verunehrt wird. Żeby dalej Bóg już nie był zniesławiany. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. I to jest właśnie powód, dlaczego Pan Jezus zmarł na krzyżu Golgoty. Er freute sich auf die Belohnung. On cieszy się z tego czekającego go wynagrodzenia. Und er wollte dich und mich frei machen. I on chce również ciebie i mnie wyzwolić. Aber er wollte vor allem Gott verherrlichen. Ale przede wszystkim on chciał Boga uczcić. In Johannes 12 sagt er, darum bin ich in diese Stunde gekommen. To w Jana w 12 rozdziale czytamy, dlatego właśnie przyszedłem na tą godzinę. Vater, verherrliche deinen Namen. Ojcze, uczci imię Twoje. Nun muss David eine traurige Erfahrung machen. Ale tu Dawid musiał niestety poczynić bardzo smutne przeżycie. Eliab, sein ältester Bruder, wird zornig. Jego najstarszy brat Eliab zdenerwował się. Dieser älteste Bruder steht für die obersten des Volkes zur Zeit, als der Herr Jesus kam. I właśnie ten najstarszy brat reprezentuje tych przełożonych ludu izraelskiego wtedy, gdy przyszedł Pan Jezus na ziemię. Sie wurden auch zornig, als der Herr Jesus zu ihnen kam. Również i oni byli napełnieni gniewem, gdy przyszedł Pan Jezus. David erlebt Ablehnung von seinem Bruder. I też Dawid doświadczył tutaj swego rodzaju odepchnięcia, odrzucenia ze strony swojego brata. Warum doch bist du herabgekommen? Das ist Ablehnung. Dlaczego ty tu w ogóle przyszedłeś? To są słowa odrzucenia. David erlebt Verachtung von seinem Bruder. Dawid również i doświadczył pogardy ze strony swojego brata. Wem hast du jene wenigen Schafe überlassen? Komuż to zostawiłeś tą niewielką ilość owiec? Das ist Verachtung. To jest pogarda. Und er erlebt auch böse Unterstellung. A również też i musiał doświadczyć, że zarzucono mu nieczyste pobudki działania. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens. Ja znam twoją złość i zuchwałość. Znam twoją zuchwałość i złość twojego serca. War David gekommen, um den Kampf zu sehen? Czy rzeczywiście Dawid przyszedł po to, aby przyglądać się, jak przebiegała walka? Nein, er war gekommen, um nach dem Wohlergehen der Brüder zu sehen. Nie, on przyszedł po to, aby dowiadywać się, jak powodzi się jego braciom. Und war David gekommen, weil er sich das so überlegt hatte? Czy Dawid przyszedł z tego powodu, bo to on sam postanowił tam iść? Nein, er war gekommen, weil er einen Auftrag hatte. Nie, on przyszedł dlatego, bo otrzymał polecenie. Und darauf
bezieht sich David jetzt. I właśnie na to powołuje się teraz Dawid. Er diskutiert nicht mit seinem Bruder. On nie dyskutuje teraz ze swoim bratem. Er rechtfertigt sich auch nicht. On również siebie samego nie usprawiedliwia. Er sagt, was habe ich nun getan? On tylko mówi, cóż więc takiego uczyniłem? Ist es nicht der Mühe wert oder ist es nicht ein Auftrag? Czy to nie jest godne tego trudu i tego polecenia? Und was tat der Herr Jesus? A co uczynił Pan Jezus? Er stellte sein Angesicht fest. On, czytamy o nim, że postawił twarz swoją jak krzemień twardą. Er sah den Auftrag seines Gottes und Vaters. On widział to zlecenie swojego Boga i Ojca. Und er ließ sich durch nichts und niemanden davon abbringen. I on nie dał się przez nikogo od tego odwieść, ani przez jakiekolwiek okoliczności odwrócić. Nicht von der Feindschaft der Ungläubigen, ani ta nieprzyjaźń niewierzących, und auch nicht von dem Unverständnis der Jünger. Ani również też i brak zrozumienia ze strony uczniów nie odwiodły go od tego. Auch nicht von der Sympathie der Jünger. Ale również też i nie była w stanie też od tego dzieła odwrócić go sympatia ze strony uczniów. Petrus nahm das Schwert, um für den Heiland zu kämpfen. Wiemy, Piotr wziął miecz, aby walczyć dla Zbawiciela. Aber der Jesus sagte, nein, tu's wieder weg. Nie, Pan Jezus powiedział, schowaj go z powrotem. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Czy kielich ten, który przygotował mi ojciec, nie miałbym go wypić? David wandte sich von ihm ab. Dawid po prostu od niego się odwrócił. Und er ging unbeirrt seinen Weg weiter. Tylko w niezakłócony sposób dalej poszedł swoją drogą. Er ist darin ein herrliches Vorbild von dem Herrn Jesus. On w tym jest tutaj wspaniałym przykładem na Pana Jezusa. Der Herr Jesus ging auch seinen Weg unbeirrt weiter. Pan Jezus też szedł w niezakłócony sposób swoją drogą dalej. Er trat dem Feind entgegen. On wyszedł naprzeciwko nieprzyjaciela. Und er besiegte ihn am Kreuz auf Golgatha. I zwyciężył go na krzyżu Golgoty. Er besiegte den Feind mit seinen eigenen Waffen. I on zwyciężył tego wroga jego własną bronią. Er hat den Tod zunichte, den Teufel zunichte gemacht durch den Tod. On właśnie zgładził tego diabła przez śmierć. Der Teufel hatte die Macht des Todes. Bo to diabeł właśnie posiadał tą moc śmierci. Und durch den Tod hat der Jesus ihn besiegt. A właśnie przez tą śmierć Pan Jezus go zwyciężył. Er gab sein Leben selbst. Bo on swoje życie sam złożył. Der Teufel hatte keine Macht über ihn. A diabeł nie miał żadnej mocy nad nim. Er hat alles versucht, um ihn zu Tode zu bringen. On wszystkich sposobów próbował, aby go zgładzić. Er hat ihn an ein Kreuz genagelt. Nawet go przybił do krzyża. Aber er hatte keine Macht über ihn. Ale nie miał żadnej mocy nad nim. Der Herr Jesus ist freiwillig in den Tod gegangen. Bo Pan Jezus dobrowolnie wszedł w śmierć. Und wir haben hier ein schönes Bild davon. I mamy bardzo piękny obraz tego. Wie hat David Goliath besiegt? W jaki sposób Dawid zwyciężył Goliata? Mit seinem eigenen Schwert, mit dem Schwert Goliaths hat er ihm den Kopf abgehauen. Z jego własnym mieczem, tym mieczem, którym miał Goliat, została mu odcięta jego głowa. So hat der Herr Jesus den Teufel besiegt durch den Tod. Tak też i Pan Jezus zwyciężył diabła przez śmierć. Was für ein wunderbarer Sieg. Ach, jakież to jest cudowne zwycięstwo. Für diesen Sieg bekam David eine Antwort. I właśnie za to zwycięstwo Dawid otrzymał swego rodzaju odpowiedź. Diese Antwort lesen wir in 1. Samuel 18. Tą odpowiedź czytamy w tej pierwszej Samuelowej w 18 rozdziale. Jonathan liebte David. Jonathan umiłował Dawida. Willst du auch ein Jonathan sein? Czy i ty chciałbyś być właśnie takim Jonathanem? Einer, der David liebt von ganzem Herzen. Kimś takim, kto miłuje Dawida całym sercem. Einen, der bereit ist für David alles zu geben. I kimś takim, który gotowy jest dla Dawida wszystko oddać. Für den, der einen so großen Sieg errungen hat. Dlatego, który właśnie dokonał tak wielkiego zwycięstwa. Für den, der noch viel größer ist als David.
I to jeszcze w stosunku dla takiego, który jest znacznie większym niż Dawid. Gott möchte unser Herz. Bóg życzy sobie posiadać nasze serca. Der Jesus möchte unsere erste Liebe. A Pan Jezus życzy sobie naszą pierwszą miłość. Das lernen wir hier von Jonathan. I tego możemy nauczyć się na przykładzie Jonatana. Möchte gerne zum Abschluss noch eine Anwendung machen auf unser Leben. I chciałbym na zakończenie jeszcze te przeczytane wiersze zastosować do naszego życia. Wir verlassen jetzt mal die Linie des Vorbildes auf den Herrn Jesus. Idźmy teraz tą linią tego przykładu, tego wzorca, jaki daje Pan Jezus. Wir sehen einfach mal David und vor ihm der Riese. My spójrzmy teraz na Dawida i przed nim tego olbrzyma. Da war der Hirtenjunge. On był przecież młodzieńcem pasącym owce. Der, von dem man gesagt hatte, er ist der Jüngste. A on był tym, o którym powiedziano, to jest najmłodszy z tego domu. Das war der, der keine Rüstung tragen konnte. A był to człowiek, który nie był w stanie nosić zbroi. In der Rüstung konnte er nicht laufen. Bo okazało się, gdy ją założył, to nie potrafił zrobić kroku. Das war der, der hatte nur eine Schleuder und fünf Steine. To był człowiek, który miał tylko procę i pięć wybranych kamieni. Der steht dem Riesen gegenüber. I on właśnie staje naprzeciwko tego olbrzyma. Über drei Meter groß. Człowieka, który miał ponad 3 metry wzrostu. Schwer bewaffnet. Bardzo ciężko uzbrojonego. Hatte sogar einen, der den Schild vor ihm hertrug. Nawet miał giermka, który niósł tarczę przed nim. Was war das für ein Verhältnis? Jakiż to jest właśnie teraz stosunek, jakie porównanie? Kommen wir uns auch manchmal so vor wie ein kleiner Hirtenjunge? Czy i nam czasami tak nie wydaje się, że jesteśmy takim małym chłopcem, który pasie owce? Und vor uns große Schwierigkeiten. A przed nami piętrzą się ogromne trudności. Und wir wissen nicht, wie es gehen soll. A my nie wiemy, jak ma dalej to potoczyć się. Alle menschliche Hilfe, damit kommen wir nicht zurecht. I kończy się wszelka pomoc ludzka, która nic nam nie pomogła. So wie David mit der Rüstung nicht gehen konnte. Dokładnie tak, jak i Dawid nie był w stanie chodzić w zbroi. Eine scheinbar ausweglose Situation. Może wydawałoby się, że to jest sytuacja bez wyjścia. Goliath lacht. Goliath się wyśmiał z tego. Aber dann öffnet David den Mund. I wtedy Dawid otwiera swoje usta. Und dann sagt David, in wessen Namen er vor Goliath steht. I wtedy Dawid mówi, w czyim imieniu on stanął teraz przed Goliatem. Er kommt zu Goliath im Namen des Herrn. On wychodzi naprzeciwko Goliata w imieniu Pana. David hatte absolutes Gottvertrauen. Dawid absolutnie w pełni zaufał Bogu. Er wusste, dieser Herr ist stärker als Goliath. I on wiedział dokładnie, że ten Pan jest mocniejszy niż Goliat. David wusste das, weil er diesem Herrn vertraute. Dawid wiedział o tym, bo on temu Panu właśnie ufał. Aber David wusste es auch aus Erfahrung. Ale Dawid to również znał z własnego doświadczenia. Er hatte Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. On już wcześniej poczynił doświadczenia z tym Bogiem. Als Hirte hatte David gegen den Löwen und gegen den Bären kämpfen müssen. Już wcześniej jako pasterz on walczył i z lwem i z niedźwiedziem. Und auch da hatte er nicht in eigener Kraft gewinnen können. I również i w tym względzie, w tamtej walce nie był w stanie zwyciężyć z własnej siły. Aber er sagt, der Herr hat mich aus den Klauen des Löwen gerettet. Ale on tutaj zaświadcza, że to Pan wyrwał mnie z tych pazurów tego lwa. Der Herr, der hat mich gerettet, als ich bei den Schafen meine Arbeit getan habe. Ten Pan, który mnie uratował, gdy ja wykonywałem swoją pracę gorliwie przy tych owcach. Und dieser Herr wird mich jetzt auch retten vor Goliath. Ten Pan też i mnie teraz uratuje przed tym Goliatem. Zwei Dinge wollen wir daraus mitnehmen. I dwie rzeczy chcielibyśmy ze sobą zabrać z tego przykładu. Das erste. Pierwszą. Da, wo wir stehen, im Alltag. W tym miejscu, w którym my w naszym codziennym życiu się znajdujemy. Da wollen wir Erfahrungen mit dem Herrn sammeln. Tam zbierajmy doświadczenia razem z Panem.
So wie David es in seiner Arbeit als Hirte getan hat. Dokładnie tak jak i Dawid te doświadczenia zbierał jako pasterz owiec. In der Schule. Tam w tej szkole. Im Haushalt. Tam w gospodarstwie domowym. Auf der Arbeitsstelle. Tam na miejscu pracy. Bei der Erziehung der Kinder. Tam wychowując dzieci. Bei allem was wir zu tun haben. I w czasie wykonywania wszystkich czynności, które musimy zrobić. Leben wir da wirklich mit dem Herrn? Czy w tym wszystkim my rzeczywiście żyjemy z Panem? Oder denken wir, ach, das schaffe ich schon? Albo może myślimy, ach, dam radę sobie w tym. Ich habe doch so viel Erfahrung. Ja przecież mam tyle już doświadczenia zebrane. Ich habe so gut geübt. A ja też i tak dobrze też i to przećwiczyłem wcześniej. Ich habe doch eine gute Ausbildung. A może i ja mam tak dobre wykształcenie w tym kierunku? Oder leben wir bewusst mit dem Herrn? Albo może inaczej, czy my żyjemy w pełnej świadomości ze swojej bezsilności przed Panem? Vor kurzem traf ich einen Bruder. Niedawno spotkałem pewnego brata. Er hatte in der Firma eine schwierige Situation. On miał w swojej firmie trudną sytuację. Na hatte er morgens gebetet. I on z poranku modlił się. Er brauchte unbedingt einen Auftrag. On potrzebował koniecznie zlecenia. Und mittags hat er den Auftrag bekommen. I w południe otrzymał zlecenie. Das war eine Gebetserhörung. Było to wysłuchaną modlitwą. Weißt du, was er dann gemacht hat? Czy wiecie, co on wtedy uczynił? Er hat diese Gebetserhörung eingetragen in eine Liste. On to wysłuchaną modlitwę umieścił na pewnej liście. Hat er mir aus dieser Liste etwas vorgelesen. I on przeczytał mi zawartość tej listy. Gebetserhörung, die er erlebt hat. I to były wszystko wysłuchane modlitwy, które on przeżył. Und damit er sie nicht vergisst, hat er sie sich aufgeschrieben. I aby on tego nie zapomniał, to zaczął zapisywać je. Weißt du, was eine Gebetserhörung war? Czy wiesz, jakie też i swego rodzaju wysłuchanie modlitwy było tam zapisane? Lag schon 10 Jahre zurück. To już znajduje się około 10 lat temu. Sein Sohn war sonntags morgens in der Versammlung ruhig gewesen. Jego syn w niedzielnym zgromadzeniu do południa był spokojny. Da hat er vorher für gebetet. On wcześniej o to też się modlił. Da hat er sich hinterher aufgeschrieben, eine Gebetserhörung. I to też zapisał jako wysłuchaną modlitwę. Denkst du, es ist eine kleine Sache? Czy może ty pomyślisz sobie, ach, taka mała rzecz. Du glaubst gar nicht, wie das eine Liste gibt, wenn du damit mal anfängst. Nie wyobrażasz sobie, jak wielką ta lista się stanie, gdy zaczniesz ją spisywać. Da dürfen wir Erfahrungen machen mit diesem Gott. I wtedy dopiero będziemy widzieli, jakie my mamy przeżycia i doświadczenia z naszym Bogiem. Wollen wir das neu mitnehmen. I chcielibyśmy to teraz na nowo dzisiaj ze sobą zabrać. Dass wir bewusst leben jeden Tag mit dem Herrn Jesus. Abyśmy w pełnej świadomości każdego dnia żyli z Panem Jezusem. Und dann kommt die zweite Sache. I wtedy pojawia się druga rzecz. Jetzt kommt auf einmal eine riesige Schwierigkeit. Nagle pojawia się ogromna trudność. Da kommt auf einmal ein Goliath. Nagle pojawia się taki Goliath. Und dann dürfen wir überzeugt sein, unser Gott ist größer. I wtedy możemy być przekonani, że nasz Bóg jest większy niż on. Dann dürfen wir wie David sagen, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes Israels. I wtedy możemy powiedzieć tak jak Dawid, ja wychodzę naprzeciwko ciebie w imieniu Boga, Pana zastępów izraelskich. Dann haben wir gelesen, so war David mit der Schleuder und dem Stein stärker als der Philister. I czytaliśmy ten wiersz, w którym jest napisane, że Dawid, mając na wyposażeniu tylko procę i kamienie, był mocniejszy niż ten Filistyńczyk z jego uzbrojeniem. Gott benutzte das, was in der Hand Davids war. Bo Bóg użył to, co było w ręku Dawida. Aber nicht die Schleuder und der Stein brachten den Philister zu Fall. Ale to nie właśnie ta proca albo ten kamień spowodowały, że Filistyńczyk upadł. Sondern die Hilfe und Macht Gottes. A jedynie pomoc i moc Boża. Dieser Gott ist bis heute der gleiche. A ten Bóg po dziś dzień jest dalej tym samym. Lernen wir von David. Uczmy się od Dawida.
dass wir auf der einen Seite einen Weg des Gehorsams und des Gottvertrauens gehen, abyśmy z jednej strony szli drogą posłuszeństwa i zaufania do Boga, dass wir auf der anderen Seite einen Weg der Demut gehen, ale z drugiej strony abyśmy szli drogą pokory, dann werden wir die Hilfe Gottes erfahren wie David. Wtedy będziemy mogli doświadczać pomocy Bożej tak jak Dawid.